I nagle widzę dwóch ziomków, tu jest dwóch ziomków. Co oni sobie awczą, czy co? Dwóch ziomeczków, nie wiem co sobie poszło. Chcesz kupić tanio premkę i pelerynkę? Wbij na stronę TaniMC i wybierz oczywiście youtubera polecającego kamper. Cześć widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Kamper, ale dzisiaj odcinek inny niż zawsze, w sensie początek jest inny. Wyniki konkursu z wcześniejszego odcinka macie na samym końcu. W tym odcinku możemy to powtórzyć tylko razy dwa, że dzisiaj do wygrania są dwie podwójne skrzynki emeraldów na Dragonie. Wystarczy polajkować ten odcinek, zasubskrybować mój kanał oczywiście i napisać w komentarzu, jak wam mija edycja plus swój nick. No i chyba to tyle. W dzisiejszym odcinku, no nie weźmiecie mnie za osobę poważną, bo z tytułu już widzicie co się stało. A mianowicie 60 tysięcy pereł. 60 tysięcy pereł mam na Dragonie i w dzisiejszym odcinku właśnie czekałem na ten moment, na ten odcinek, żeby móc sobie to wszystko sprzedać i podliczyć, ile będziemy mieli pieniędzy na sklep, ile baconów z tego wyjdzie, ile rzucaków itp. itd. Ale na samym początku jeszcze wcześniej chciałem to powiedzieć, ale teraz mi się przypomniało, że jak wiecie, pogoda nie jest zbyt ciekawa na dworze, jest zimno, jest wiatr, deszcz też czasami pada, więc ja przychodzę z pomocą, no i zapraszam was na meczyswear.pl, czyli mój sklep internetowy, gdzie możecie kupić fajną bluzę, a jak w domku macie ciepło, to fajną koszulkę, żeby też było sobie posiedzieć na chillku, więc warto sprawdzić, w opisie jest oczywiście link. No i dzisiaj sprzedamy te wszystkie perły. Sprzedamy te wszystkie perły i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie odłożę cały Ender Chest, cały mój ekwipunek do Ender Chesta, żebyście zobaczyli, jak ja to chowam, żebyście wiedzieli, jak się sprzedaje te perły. Dobra, w ogóle wcześniej nie miałem skrzydeł, ale teraz mam. Po moich obliczeniach, po całym EQ będzie 88 chyba złoty / sklep. Ja sobie to w ogóle odznaczę. Dobra, i teraz sell all. I sprzedane 86,40. Więc widzimy się za chwilę, jak sprzedam 59 tysięcy pereł. Trochę mi to zajmie, ale wydaje mi się, że koniec końców będzie warto. O Jezu, chyba 20 minut mi to zajęło. Zostaje ostatni sell all. Zostanie mi 293 perły, czyli tam jakieś 59,900 sprzedałem. I koniec końców mamy 9229 zł na sklep, co daje nam no 92 bacony, 92 bacony, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. 92 bacony, a rzucaków już policzę nawet w tym momencie. Muszę zobaczyć, ile jeszcze raz na ten sklep. 9000 podzielić na 30 równa się 307 rzucaków na sklep, gdybyśmy chcieli to kupić tak. Czy to dużo, czy to mało? Możecie sami, nie wiem, napisać w komentarzu. Jeśli nie braliście jeszcze udziału, a może napiszecie dwa komentarze. Wydaje mi się, że 60 tysięcy pereł to jednak jest sporo. No 60 tysięcy pereł to jest sporo, no tam dwie osoby w topce miały taką samą jakby ilość jak ja. Dziękuję każdej osobie, która mi oczywiście dała tam jakąś chociażby jedną nawet perłę na live'ie. Dziękuję bardzo. No to chyba tyle co do tych pereł. Lecimy się tepnąć kilka razy do jakichś graczy z czatu. Zobaczymy, czy biją się. TNT jest włączony, bo jest 17 sobota, więc nawet chyba jakiś nóżek nie dostaniemy i będzie dobrze. Więc widzimy się za chwilę. No razy tak w ogóle biegam po mapie, żeby znaleźć kogoś z czatu. I nagle widzę dwóch ziomków, tu jest dwóch ziomków. Co oni sobie awczą, czy co? Dwóch ziomeczków, nie wiem co sobie poszło. Beka jak rzeka, naprawdę. Biegam sobie po mapie i tak patrzę na czat. Może ktoś coś wiecie. Napisał, że jakaś klepa tepać do niego. I nagle widzę jednego ziomka, gdzie okazało się, że dwóch było w na jednej kratce. No sami widzieliście co to było, nie wiem, dziwna sytuacja. Darmowe free dwa fragi. Jak najbardziej wydaje mi się, że spoko. Nie no, śmiesznie, taki prezent niespodzianka. Dobra, tepam się do pierwszej osoby, jakaś Nikolusia, zobaczymy gdzie następnie. Wiem, że to jest mój widz.
bo dostałem taki message. Ja pokażę tutaj kordy, ale mam nadzieję, że mój montażysta to zabluruje, bo nie chciałbym tutaj kordów gildyjnych moich widzów podawać. Ja sobie sprawdziłem tylko poziom, jakbym na przykład w razie czego chciał sobie uciec stąd, nie? No bo wiadomo, nie? No będzie trzeba, może jakimś cudem tam uciec. No wydaje mi się, że sobie koniec końców poradzę z tym ziomem. Tak przynajmniej powinno być, tak przynajmniej powinno być. Jeszcze w momencie, kiedy je refilę, to jeszcze tym bardziej. Dobra, tam coś padło, tam padło jakieś bania. Więc wydaje mi się, że jeszcze jak ja jestem na koksie, to no wiedziałem, że Nikolusia zginie podczas sklepy. Ja tych itemów brać nie będę. Ja tych itemów brać nie będę, tylko się zastanowiłbym, czy jest możliwość wyjścia stąd. Nie, tu jest żółw. I koniec końcu, ja sobie tu chyba rzucaka po prostu rzucę i sobie stąd ucieknę, nie? I sobie stąd ucieknę, tak na kulturce. Tu mnie jeszcze goni, ale wydaje mi się, że jest koks. Easy było, pozdrawiam serdecznie oczywiście. Dalej mnie goni, no ja nie będę zabijał drugi raz. Dobra, tapam się do jakiegoś zioma, który nie ma gildii, więc... Aha, taki bajer tutaj nam puścił. Tego się nie spodziewałem szczerze, w sensie myślałem, że jak będzie zrzucał, to nie będzie miał czegoś takiego jak wiecie, jak ten, takie jakby podwójne zbicie, że jak wezmę antynogi, to nawet nie będzie w stanie spanczować w inne miejsce. No ale co koniec końców miał coś takiego, coraz więcej osób coś takiego stosuje i szczerze nie mam pomysłu jak się wbić do niego, chyba że spróbujemy teraz. Jeszcze teraz dodali coś takiego, że nie można budować podczas jak jesteś PvP. Jak jesteś podczas PvP, to nie możesz budować do góry. Ale ten ziomal mnie widzi, ten ziomal mnie widzi i to jest najgorsze, bo on będzie próbował mnie jakoś zrzucić. Koniec końców będzie mnie próbował zrzucić. Antynogi wydaje mi się, że nic mi nie dadzą, chyba że zrobimy tak. Nic to nie dało, nic to nie dało, niestety. Niestety porażka, widzowie, niestety porażka, ale... No nic, no nie mamy możliwości, nie udało nam się teleportnąć, ale koniec końców i tak bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o tym subie, łapeczce, jest ten konkurs, więc wydaje mi się, że warto. To tyle, dziękuję, wbijajcie na meczy, swear, na razie i siema.